Come on in, come on up, come on over, for the merriest time of year. Come on up, come on in, get together, for a good time, smile, my dear. Come on in, come on up, come on over, we'll be dancing round the tree. So let us have a swinging Christmas, just like one, two, three. Witajcie kochani w kolejnym Vlogmasie. Dzisiaj jest ten dzień, na który czekam bardzo długo, a właściwie czekam cały rok. Czyli są idealne warunki do tego, żeby jechać na narty. A jeszcze mamy opiekę do dzieci, więc już jest rewelacja. Jesteśmy już po śniadaniu. Sprzęt przygotowany, ja już w stroju sportowym. W zasadzie to nawet nie wiem, po co się pomalowałam, bo założę kominiarkę i tyle z tego będzie mojego makijażu. Ale chyba po prostu, żeby mieć taki komfort psychiczny, jak będę tutaj do Was gadać. Jedziemy na stok do Siemiechowa na Jarasówkę. Mamy tutaj bardzo blisko, a że nie mamy dzisiaj zbyt dużo czasu, bo Karol po południu ma próbę, to podróż na miejsce zajmie nam około 20 minut. Pojeździmy 2 godzinki, więc jeszcze w okolicach południa wrócimy. Bo tak naprawdę tylko takim czasem dysponujemy. A to jest fajny, mały stok, idealny na rozgrzewkę. Dzisiaj jest jego otwarcie, więc jedziemy z samego rana na otwarcie stoku. Poszusujemy, rozgrzejemy się troszkę, przypomnimy sobie, jak się jeździ. I jeśli będzie jeszcze możliwość pojechać sobie na narty, na jakiś większy stok, to już będziemy mieli taki, wiecie, grunt przygotowany. Pamięć mięśniowa przypomni sobie, jak się jeździ. Także ja się bardzo cieszę, już przeżywam ten wyjazd od 2 dni. A jeszcze wczoraj, jak poszliśmy na śnieg, to już w ogóle tak przeżywałam, tak się cieszyłam już. W ogóle to w nocy nie mogłam spać. Zostałam chyba dopiero po pierwszej, bo cały czas taka byłam podekscytowana, że jedziemy na te narty. Naprawdę kocham jeździć na nartach i zabieram Was dzisiaj na wspólny dzień z nami na stoku. Zapakowane, tak jeszcze, żeby sprawdzić. Narty są, kije są, buty, no. Kaski, rękawiczki ty masz, moje są w pokrowcu. Tyle? Wszystko? Chyba pieniążki? Jeszcze nie trzeba. Co jest? Wszystko jest? No. Dobra, to startujemy. Dobre humory jeszcze i jedziemy! Spodnie są jakieś magiczne normalnie. Co się nachylę, to one strzelają, patrz. Nie. O, teraz nie strzeliły. Ale to... To tylko wyjątkowo. O, i taką zimę to ja rozumiem. Patrzcie, jak tu pięknie. Aż jeden gość już po drodze się zakopał, także żartów nie ma. Tak, zjeżdżał z górki i się zakopał. Przepięknie, przecudownie. Aut nie ma dużo, także jakichś tłumów nie ma, więc będzie można sobie pojeździć elegancko. Dojechaliśmy na otwarcie stoku. Godzina 9, a my już pełną parą idziemy na stok. Nie masz skarpy na ciaski? No. A wziąłeś? Nie, znaczy się nie wziąłem tam w ogóle. Nie masz ze sobą w ogóle? Nie. O jacie. Mam w domu. Ojeju. No to faktycznie. Dobra. Ja to pierwsze co wstałam i założyłam skarpetki. Już to najważniejsze. Nie myślałem o tym, bo założyłem jakieś tam, żeby mieć, bo i tak chciałem dwie pary, bo tam też są dziurę. Aha, no miałeś dwie pary i nie wziąłeś ani jednej. What happens if it's just no good? Brakuje mi frajdy z tego wyjazdu. To chyba skarpet, a nie frajdy. Jak ty będziesz? Ja nie wiem. Ja już buty mam. To jest... Uwielbiam tą część programu, kiedy ma się buty i zaczyna się chodzić jak Godzilla. Lepsza część programu, jak masz cienkie skarpety. No to już jest porażka. Jeszcze się nie ma tej wkładki takiej ocieplanej. A dobrze, nie jedziemy na cały dzień. To by była porażka. Me and the chimney.
dwie godzinki przyjemności. Daj mi karnet i idziemy na rozgrzewkę. Patrz, jakie to są zaspy! Padłam po kolana! Widzisz to? Uratuj mnie! Hey Papa, don't Santa know that it's dangerous? Can't be up on the roof when there's snow. There's nothing to discuss. Rozgrzeweczka zrobiona. Zaraz zakładamy narty, chwytamy kije, rękawice na rączki i szusujemy, ale zanim to jeszcze wam pokażę, jakie to są piękne widoki. I don't think I can let this go. I've gotta see this through, you know. It's me and the chimney tonight. I'm not taking my eyes off of it. Me and the chimney. Idziemy sprawdzić warunki. Ja najbardziej lubię przyjeżdżać na otwarcie stoku, wtedy jest taki sztruksik i się super jeździ, nie ma żadnych lodu, mult, także kochani, życzcie powodzenia, żebym się nie zabiła. Snow is falling down. I've been longing for this Christmas. When everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy. But now this year is twice as special, 'cause I'm hoping for us to fall in love in this winter wonderland. Chilling by the fire as I'm trying to get your attention. Giving you a smile, I can seem to look away. Z wrażenia zapomniałam sobie gogli założyć. Ej, dobrze się jeździ. No. Naprawdę fajnie. Ej, ale przegięłam z tymi goglami, aż mi oczy zaszkliło. A ty jechałeś cały czas za mną? No. I kręciłeś? No. Cold night, but warm inside. Already said a little prayer. Marzenie, minus 6 stopni, trochę jest lodu, więc trzeba uważać. Ja się śmieję do Karola, że nie będę szaleć, bo dwójka dzieci w domu czeka, więc wolę sobie nic nie zrobić i zażyć tylko trochę przyjemności z jazdy. Zadam. Ej, powoli czuję, że mi szczęka zamarza i że jak mówię, to... i zęby zamarzają, ale i tak jest dobrze, o to chodzi, o to chodzi, yeah! All the stars shine much brighter. Or is it just your eyes that have lit something in me? Wiesz co, my się w ogóle nie przygotowaliśmy na stok. Co? Gdzie mamy jakieś czekoladki? Gdzie mamy jakąś czekoladę, jakieś słodycze, jakieś batoniki? Nie wiem. I co? To może idziemy się teraz rozgrzać. Twoje nóżki troszkę się ogrzeją i wypijemy czekoladkę. Zobaczymy. Chcesz? Zobaczymy, że wrócę. Wolę chyba ostatnio zjazd i... Czy jeszcze jeden zjazd dopiero? Nie wiem, czy chcę w ogóle wchodzić potem w te narty. No takie zamarznięte nogi. Czyli co? Jeździmy do spodu, dopóki ci wytrwają nogi? Jeszcze jeden zjazd i staniemy. I wtedy czekolada? Okej. Okay. Karol, jest 10, trzeba pić kawę. Dobra. Może zamiast czekolady kawę? Nie, to masz takie... Co jest? Co? Nie czasem. Jest takie saszetce. Aha. No to jakie chcesz, to bierz. All the stars shine much brighter. Or is it just your... Nie będę ci drażnić, ale mi jest tak gorąco, że mi nogi płoną. No nie. No. Chcę zamienić skarpetami. No może dać ci skarpety moje? Masz nie moje. To dobra, ci zamieńmy. No. Miałam złą wkładkę, to wiesz, ja mam minus 20 stopni i mam dalej ciepłe nogi. A muszę kupić sobie taką wkładką, bo ty... No to dobra, zamiana. I co, ciepłotkie moje skarpetki? No ale... Wygrzane? Co tam tak zdradziałem nogi, że nie... Ale fajnie wygląda, że taka sieroteczka masuje sobie stópki. Czego się nie robi z miłości. Nawet skarpetkami się zamienimy. Ostatni zjazd! Z naszym samochodem to nie może być łatwo.
drzwi nam się nie zamykają. Także generalnie zostaniemy na stoku chyba dzisiaj na dłużej. Panie MacGyver, ratuj! Panie, wrócimy do domu! Yeah! Ho. Tak to można wracać. Dzieci się zaopiekują, obiad ugotują. Rosołeczek na rozgrzanie. Co tu będzie na drugie? O, schaboszczaki! To tak rodzinnie. Pod nasze nazwisko. Pięknie. Elegancio. Może zostaniemy Klara duże, jak babcia tu takie przekazy ananasy. No może zostanie, to w środę przyjadę po nią. Jak widzicie, my już jesteśmy w domu, powoli rozpakuję walizki, ale niektórzy tutaj ciągle są w podróży. Klarcia dorwała moje walizki i znalazła sobie super zabawę, wkłada sobie tam miski, książki, jeździ na wycieczkę, jeździ windą, jedzie na pociąg, więc ja przynajmniej mam okazję, żeby troszkę posprzątać i uprzątnąć to, co przywieźliśmy. Dostaliśmy też wałówkę od mojej babci, dostaliśmy pasztecik, kaszaneczkę, dostaliśmy schabik, jajka, więc wiejska wałówka już w domu. My też jesteśmy w pełnym, znaczy powiedzmy w pełnym stanie, bo Karol jest na próbie, pojechał na próbę zespołu, a my jesteśmy we trójkę i sobie tutaj urzędujemy. A, jeszcze nie otworzyliśmy kalendarza adwentowego. Ja też. Chcesz otworzyć dzisiaj ty? Mamo, ty też nie otworzyłaś. No ty też nie otworzyłaś. Ty też. No razem nie otworzyłeś, Ani. Ciekawe, czy będzie twoje pudełko. No ciekawe, idziemy zobaczyć. Czy będzie świeczka, czy klem, czy maszka. Tak. Idziemy zobaczyć. Już się tak pogubiłam w tych okienkach, że chwyciłam okienko 19 z automatu i sobie myślę, puste. Rozumiecie? Już jest 20 dzień vlogmasu. Zostało tylko 4 dni i koniec vlogmasów. Co my tu dzisiaj mamy? Jakaś buteleczka. Witalizująca mgiełka tonizująca. Super. Stosujemy ją jako tonik albo utrwalenie makijażu. Super. Bardzo fajne. W ogóle ma jakiś taki kolor mleczny. Spróbujemy sobie tą mgiełkę. Ale świetny atomizer. O jacie, jak taka bryza morska. I tak pięknie cytrusowo pachnie. I ja. Ale to będę używać na bank. To jest, zresztą wszystko używam. Wczoraj robiłam sobie tą maseczkę, ekspresową maseczkę upiększającą. Jest rewelacyjna. Jest tak miła buzia dzisiaj. Na razie jestem oczarowana tymi kosmetykami. 20 dzisiaj. Mhm. Tutaj. To się nie będzie. O! A gdzie kredka? Czemu puste jest to okienko? Puste. Puste. To tworzymy następne. Może już wypadło. O! Granatowy. Tak, granatowy. No nie ma. To... Nie ma. Widocznie już wypadło i wcześniej. A tutaj masz 19 nieotworzone jeszcze. O, masz kredkę, proszę. O, właśnie tu była. W końcu moje gwiazdy betlejemskie będą miały domki swoje. Jeden złoty, drugi czerwony. Więc sobie teraz przełożymy, bo tak to stały cały czas w łazience, bo trochę z nich kapało. The Christmas lights fill the city. Czerwona doniczka poszła do kuchni, złota do salonu, a najlepsze jest to, jak się pamiętacie, dekorowanie mojego mieszkania, tutaj stał renifer. I dzisiaj Klara się mnie rano pyta, mamo, gdzie jest twój renifer? A ja mówię, jaki renifer? No ten z kuchni. Ja mówię, no chyba tam stoi. Nie, rozbił się. Jak to się rozbił? Wyobraźcie sobie, że ani Klara, ani Karol, nikt mi nie powiedział o tym, że został rozbity renifer i że go tutaj nie ma. Ja nawet się nie spostrzegłam. Ładna konspiracja rodzinna. Nie wiem, co za magia tutaj się dzieje, ale odkąd siedzą na łóżku, cały czas się pięknie bawią. Żadnej kłótni, żadnych wrzasków, wyrywania sobie rzeczy. Siedzą, czytają książeczki. Co tu za anioły przyleciały? Co to za aniołek? Czy ten aniołek to moja Klarcia? Tak! Jesteś moim aniołkiem? Ale fajnie! Super, brawo! Ale pięknie latasz, aniołku. Idziemy na kolację, misie pysie. No to lecimy na kolację. Lecimy, lecimy! Odpaliłyśmy sobie wieczorową porą lampeczki u Klarci. Już jesteśmy po kolacji. Szykujemy jakąś bajkę do czytania. Idziemy się myć i spać. Także pięknie wam dziękujemy za oglądanie.
I do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Buziaki, pa, pa!